września. Gościniec Radia Września 93,7. Karol Krzeszowiec, dzień dobry, witam serdecznie w programie Gościniec Radia Września. Dzisiaj program wyjazdowy, jesteśmy w Komendzie Policji we Wrześni. Naszymi gośćmi są Adam Wojciński, oficer prasowy Policji we Wrześni i jego kolega po fachu, można tak powiedzieć, aspirant Marcin Nawrocki, który otrzymał nagrodę Kryształową Gwiazdę. Dzień dobry. Proszę powiedzieć coś więcej o swojej służbie i o tym, jak takie nagrody wpływają na, no, na waszą pracę. W Policji zostałem przyjęty w 2007 roku na stanowisku dzielnicowego. Praca jest bardzo ciekawa, jest spełnieniem moich marzeń, czuję się spełniony w tej pracy. Ta nagroda, Kryształowa Gwiazda, została wręczona za wypełnianie swoich obowiązków, ale można powiedzieć, że to, co się panu udało zrobić, to czasami wykracza poza takie rzeczy, które są może normalnie przyjęte. To prawda. No, Kryształową Gwiazdę otrzymałem razem z kolegą z ogniwa patrolowo-interwencyjnego za uratowanie życia ludzkiego. Może pan opowiedzieć więcej o tym, co się działo? Było to w listopadzie. Na początku listopada z polecenia dyżurnego Komendy Powiatowej we Wrześni zostaliśmy wysłani w rejon Ratusza przy ulicy Ratuszowej, gdzie człowiek miał popełnić samobójstwo. Na miejscu zastaliśmy wiszącego na drzewie, na gałęzi, na pasku od spodni mężczyznę. Był to 40-kilkuletni mężczyzna. Podbiegliśmy do niego, złamaliśmy gałęź, ponieważ nie mieliśmy żadnych narzędzi, którymi można było ją odciąć. Udzieliliśmy mu pierwszej pomocy przedmedycznej, udrożniliśmy drogi oddechowe i do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego prowadziliśmy akcję ratunkową. I wszystko skończyło się dobrze, mężczyzna przeżył? Tak, mężczyzna przeżył. Zostaje taka satysfakcja po takim dniu służby? Na pewno tak, satysfakcja pozostaje. Czy często spotykają się Państwo w swojej pracy z takimi zdarzeniami, które no, są bardzo tragiczne? No bardzo często zdarzają się wypadki tragiczne, różnego rodzaju interwencje. No, każda interwencja jest inna, tak więc no, nie możemy tutaj powiedzieć o tym, że są one podobne do siebie i do każdej trzeba podejść indywidualnie i z każdym przeprowadzić rozmowę, która może pomóc. Na co dzień jest pan też dzielnicowym we Wrześni? Tak, jestem dzielnicowym w rejonie służbowym numer 3. Rejon numer 3 obejmuje ulicę od Kościuszki poprzez Sikorskiego, Kaliską i Park imienia Dzieci Wrzesińskich. No to trzeba się tylko cieszyć, że tacy ludzie służą we wrzesińskiej Policji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Proszę powiedzieć, czym jest nagroda Kryształowa Gwiazda? Kryształowa Gwiazda jest naprawdę konkretnym odznaczeniem, konkretnym wyróżnieniem, jeśli chodzi o naszą formację. Tak się teraz stało, że w poniedziałek naszych dwóch policjantów, aspirant Marcin Nawrocki, który przed chwilą udzielał wywiadu, oraz sierżant sztabowy Daniel Krebs, po uratowaniu życia, które miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku, zostali tą Kryształową Gwiazdą odznaczeni. Oczywiście oni są chlubą naszej jednostki i jest naprawdę czym się chwalić. Tych policjantów, którzy brali udział w poniedziałkowej gali, było bardzo dużo. Dlatego też widać, że policjanci niejednokrotnie z narażeniem życia i własnego zdrowia starają się udzielić i pomóc innym osobom. I tak sam pan redaktor wspomniał, gdzieś to może wykracza poza nasze obowiązki, ale też taki urok jest naszej pracy, że nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do takich czysto służbowych kwestii, ale też potrafimy tą empatię okazać wobec innych osób i to może się nawet zdarzyć z narażeniem własnego życia. Służba policjanta nigdy nie jest łatwa, ale mnie się tak wydaje, że takie nagrody chyba pomagają pełnić tę służbę z jeszcze większym zaangażowaniem. Sama idea tego programu, który już trwa od 12 edycji, czyli policjant, który mi pomógł, w założeniu ma też odznaczyć, wynagrodzić, ale też może i, tak powiem kolokwialnie, może i wysławić tych naszych policjantów. W tym momencie jesteśmy na etapie, kiedy możemy naprawdę się z czystym sumieniem pochwalić aspirantem Nawrockim i sierżantem Krebsem, ponieważ gdzieś wykroczyli poza te kanony naszej służby, poza kanony naszej pracy i nie zważając na różnego rodzaju kwestie, udzielili tej pomocy temu poszkodowanemu, tej osobie, która chciała popełnić samobójstwo. Nie jest to przyjemny widok, ale w takich chwilach z reguły policjanci wyłączają jakieś uczucia, tylko po prostu działamy jak najszybciej, żeby tej osobie w tej sytuacji, a to była sytuacja zagrażająca życiu, bo przyjechaliby 5 sekund, 6 sekund później i już by nie było generalnie co robić i co ratować.
a dzisiaj możemy mówić o tym, że oni uratowali i ten mężczyzna zawdzięcza im życie. Tragedia wielka, ale na szczęście mamy policjantów, którzy ofiarnie niosą pomoc. To powiedzmy więcej o programie Policjant, który mi pomógł. Jak wspomniałem wcześniej, jest to już 12. edycja tego programu. Jest ona pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Generalnie założeniem tego programu jest zgłaszanie policjantów przez osoby postronne, przez instytucje postronne, ale też instytucje, z którymi my współpracujemy, ponieważ jeśli chodzi o rewir dzielnicowych, które funkcjonują na terenie naszego powiatu, mamy 17 rejonów, 17 dzielnicowych, którzy współpracują i z OPS-em, i z gminnymi komisjami rozwiązania problemów alkoholowych, ale także z kuratorami, z sądami. Ta współpraca ma bardzo szerokie spektrum. No i też dość mocno i szerokie spektrum jest naszego działania. Dlatego też jeśli ktoś z mieszkańców naszego powiatu czuje, czy odczuwa taką potrzebę, żeby tego policjanta dzielnicowego, czy też niekoniecznie dzielnicowego, bo tutaj nie ograniczamy się tylko do policjantów, którzy pełnią funkcje dzielnicowych, ale także wszystkich policjantów, czy to z pionu prewencji, czy to z pionu kryminalnego. Jeśli odczuwają faktycznie mieszkańcy naszego powiatu, że któryś z policjantów pomógł im i ta pomoc wybiegła troszeczkę poza kanon naszej służby, to jak najbardziej prosimy o zgłaszanie i nagłaśnianie takich policjantów, żebyśmy też my o tym wiedzieli, bo no też nie będziemy tego ukrywać, że rzeczy, które policjanci wykonują, gdzieś tam jest zaszufladkowane i nikt o tym nie mówi, a fajnie, kiedy nasza praca jest chociaż w taki, no dość może specyficzny sposób, ale wyróżniona i doceniona. Każdy z nas potrzebuje takiego docenienia za ciężką pracę, którą wykonujemy. Bardzo dziękuję. Przypominam, naszymi gośćmi byli aspirant Marcin Nawrocki oraz oficer prasowy wrzesińskich policjantów Adam Wojciński. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie.